Hej, hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Gelek, a my jesteśmy w grze Resident Evil Village. Mamy udać się do twierdzy. Mamy udać się w tej chwili do twierdzy, jesteśmy tutaj w tym młynie, takich żeśmy zakończyli to w ostatnim odcinku. Zobaczcie, jak fajnie te ziarna są tutaj mielone, miażdżone. Bardzo fajnie twórcy gry to tutaj nam zrobili. Tak faktycznie, jak to miało miejsce, tutaj takie nagarniacze, żeby te ziarna nam nie spadały. Bardzo fajnie pomyślane. Bardzo mi się to podoba. Drewniane zębatki. Także tam z dołu żeśmy wrócili, także wychodzimy w tej chwili i idziemy. Idziemy dalej, słuchajcie. Tutaj mamy tą korbę, którą możemy otworzyć bramę. No i co? Aha, otworzone. Dobra, jeszcze zobaczmy sobie na mapkę, ale na tej mapce to niewiele widać. Ale czekajcie, tu jeszcze coś jest w tym... Moment. W tym młynie? Czy coś żeśmy nie wzięli? No na to by wychodziło, patrzcie. Wydawało mi się, że już tu jest wszystko. A, nie jest wszystko. Zdjęcie rzadkiej zwierzyny. Świniak! Świniak to jest rzadka zwierzyna. No dobra, może być i świniak. Bo tu żeśmy już otworzyli tą część, także możemy wrócić tam do handlarza, który pewnie już zmienił miejsce pobytu. Słuchajcie, jeszcze zerknę na chwilę tutaj. Wiecie co? Ja chyba jednak wrócę do niego, bo sytuacja jest taka, że po prostu za chwilę, jak pójdziemy w tą trasę, to nie wiem, co nas tam po drodze czeka i może się okazać, że tu tej kulki nie mamy niestety. Może się okazać, że nie będziemy mieli po prostu do czego tutaj znajdziek różnych lokować, bo po prostu nie będziemy mieli miejsca. Mamy sporo różnych rzeczy, które możemy mu sprzedać. Myślę, że jakąś broń mu też sprzedamy. Nie wiem jeszcze jaką, ale to się zastanowimy. No a jednocześnie zwolni nam się troszeczkę miejsca w bagażu. Dobra, słuchajcie, w takim razie biegusiem wracamy do niego. To tędy żeśmy szli. Tędy. Ale my jeszcze mówię, nie będziemy szli tutaj, co nam każą, tylko po prostu pójdziemy sobie tędy, tatusiu, tak? Tylko pójdziemy sobie najpierw do handlarza, a potem wrócimy do tego właśnie tutaj miejsca. Czekajcie, gdzie to było? Bo ja już się zaczynam... A nie, dobrze idę. Dobrze idziemy, fajnie. O, i tutaj już nam się przerelokował handlarz. Fajnie. Co on tam ogląda? Co on tam ogląda? Coś ogląda, ale nie wiem co. Dobra, skoro ogląda, to niech się ogląda. My na razie może złożymy tutaj ten flakon z rękoma. To już będziemy mieli jedno miejsce więcej. O, pięknie. Dobra. Chodźmy do niego teraz. Otwórz sklep, dobrze. Ah, my apologies. Dobrze, słuchaj, cię sprzedajmy mu, tak, na pewno to. No nie, naszyjnika nie, wytrycha nie, wytrych będzie nam potrzebny, ale amunicję do pistoletu jak najbardziej tak, amunicję do strzelby jak najbardziej tak, amunicję do strzelby jak najbardziej tak.
To również... To też sprzedajmy. Armata ręczna. No nie, tego w życiu nie sprzedamy. Tego też nie sprzedamy. Snajpiaka chyba mu też nie sprzedamy. Zastanawiam się nad tym, czy by mu nie sprzedać, ale czekajcie. Tutaj tych rzeczy... Aha, magazynek jeszcze możemy sprzedać. Magazynek do M1911, tylko że my nie mamy, bo gdybyśmy mieli tą broń, no to okej, ale nie mamy. Więc magazynek też mu sprzedajmy. Będziemy mieli 55,950. Potwierdzamy. This is Lord Burroughs. I suppose it's what they call the beauty of the grotesque. No tak, tak. Mamy teraz, słuchajcie, 149 tysięcy lei. I to nam da możliwość... No dobrze, dobrze. I to nam da możliwość, słuchajcie, ulepszenia siły ognia w tej ręcznej armacie. O, bo to mnie bardzo interesuje. Ulepszyć, ulepszyć, poproszę. These hands are more dexterous than one might think. No, wierzę w jego możliwości. I tu mamy szybkostrzelność. 25 tysięcy kosztuje, a my mamy 34, to jeszcze to zwiększymy. Leave this to me. Ok. No i na więcej nas niestety już tu nie będzie stać chyba. Także tak to. Zobaczmy, jak mamy... Zobaczmy, jak mamy sytuację z wolnym miejscem. Odrobinę byśmy to poprzestawiali. Tak, żeby trochę... Tutaj tego miejsca nam się więcej wolnego zrobiło. O, na przykład. No i teraz tutaj już coś możemy ewentualnie, słuchajcie, upakować. No dobra, chyba tyle. No więcej... Zastanawiam się, czy ten karabin na daleki dystans do walki, czy faktycznie on nam będzie potrzebny, słuchajcie. Bo główną bronią naszą to jest armata ręczna, no i ewentualnie ten granatnik łamany, którego zresztą sprzedać tak nie możemy. A zastanawiam się ewentualnie jeszcze, czy bym nie sprzedać... Jeszcze może chyba... słuchajcie... jeszcze sprzedamy mu ten karabin. 42,950. Niech będzie. Dobra. Pierdziu. No wiem, że mogę odkupić, ale jest to nieopłacalne odkupywanie, więc mamy w tej chwili 52 tysiące. Ja bym chciał tą szybkostrzelność. Aha, przeładowanie jeszcze mamy. To słuchajcie, może przeładowanie wziąć, czy szybkostrzelność lepiej, jak myślicie? No sam już nie wiem. Dobra, weźmy sobie to. Niech będzie. I to by było na tyle. Till next we meet. Okej. Robię szybki zrzut i zaraz się spotykamy. No i lecimy dalej. Także... Czekajcie, czy ja dobrze idę? Gdzie myśmy byli? Moment. Czekajcie, bo ja już straciłem orientację, gdzie myśmy byli. Aha, tutaj musimy jeszcze i tak wrócić, bo tu mamy skarb jeden. No dobra, dobra. To lecimy. Można byłoby o tędy przejść też, patrzcie, tutaj jest ta brama, nie? I to w sumie na jedno by wyszło. No ale... Idziemy tędy.
może coś po drodze znajdziemy. Jeszcze. Albo i nie. Chyba nie. Tu już się nam nic, wydaje mi się, nie pojawi. No i tutaj zaczynamy naszą eksplorację. O, patrzcie. Fajnie. Mamy... A, 4 stele i myślałem, że będziemy mieli mięso. Tutaj trzeba uważać właśnie, bo może coś się po drodze pojawić ciekawego, fajnego. Co tu mamy? Amunicja, dobra. Rozglądam się, ale to jakiś szmer dziwny słychać. Patrzcie. Ale hałasują. Dobra. Bierzemy kulkę, bo musimy zagrać w grę przecież. Chodźcie, chodźcie. Nie widzą mnie jeszcze. Już mnie zobaczyły. Dobra. O? Gdzie on? No chodź tu. Czekajcie. Dobra, ładnie. Po nim? O, drugi! O kurde. No nie! Dobra, po nim. Ładnie. No dawaj. Może być to. I teraz tutaj... Jeszcze coś słyszę. Coś słyszę. Nie wiem gdzie. O, tutaj leży pacjent. Dobra. 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 Jeszcze coś gdzieś. Gdzieś coś słychać jeszcze. Zobaczmy na mapkę. Aha, obok skarb jeszcze jest. No dobra. Na to się da wejść? Nie da się. Tutaj w górę musimy pójść. Jakieś te dźwięki są takie? Coś niekoniecznie. Zobaczmy, może gdzieś przez jakieś... O, zamknięte okna. Zardzewiały złom, dobra. Powolutku, pomalutku. Dobra. O. Tu coś mamy. Matka Miranda dała mi do dyspozycji górę. Teraz mogę przeprowadzać dużo eksperymentów z Kadu. Moje własne tajne laboratorium. Przeprowadziłem dzisiaj 3 eksperymenty z Kadu, ale wszystkie pękły i zrobiły bałagan. Włożyłem Kadu i spróbowałem wstrzyknąć wilczą krew kręgosłup. Dużo się wierzgał i zabił mi asystenta. Zamknąłem to coś w klatce, teraz muszę to karmić. O, ciekawe. O! A to co to jest? Patrzcie, jakie fajne. Fajna jakaś spluwa. Obejrzyjmy to, bo to mnie interesuje. Nie wiem, czy żeśmy dobrze, słusznie robili, że żeśmy inwestowali w tą ręczną armatę. Ale 1700 siła,
A tego mieliśmy ile? 2700, ale jakbyśmy to sprzedali, to może byłaby jakaś sensowna kwota i tą drugą można by było rozbudować. No nic, na razie mamy to, co mamy, słuchajcie. To otwórzmy. I coś... coś niepokojącego słyszę. Nie wiem gdzie. Patrzcie. Dwa strzały i po nim. Pięknie. Kryształowa bestia. Ładnie. Dobra, na razie w to sobie weźmiemy. Coś słyszę? A, to tamten wiatrak. Dobra, zobaczmy, czy tu jest wszystko. Tak, tu już żeśmy wszystko zaliczyli. Teraz jeszcze tamten ostatni budynek. Czyli tutaj... Czekajcie, gdzie ten budynek jeszcze jest? Ten musimy minąć. Gdzieś tutaj. O, ten chyba, tak? Tak. A, widzę. Dobra. Ojejku! No nie. Nie zauważyłem go. Słyszałem gdzieś... tylko... odgłos. Odgłos paszczowo. Dobra, chodźmy na górę. O, tu też coś jest, zioło. Pięknie, to będzie na apteczkę. Złap się. Z górki na pazurki, tak? No i nie wiem, czy tu jeszcze coś, czy to już wszystko. Chyba to wszystko, słuchajcie. Chyba tu wszystko, ale jeszcze możemy tutaj wrócić, bo tutaj było właśnie zagadka z labiryntem. I kulkę mamy w tym momencie, także no, możemy po prostu sobie to przejść. Dobra, to chodźmy. Tylko czekajcie, jak to się szło. Dobrze ja idę? Czy ja źle idę? Dobrze, chyba tylko musimy tutaj w lewika odbić. O, tędy. Czekajcie, tutaj było wszystko już? Za to się nie da przejść? Nie da się. Tu było wszystko już zebrane, tak? Góry mnie jakoś tak troszeczkę zastanawiają. O! Dobra. Ja sobie jeszcze tędy przejdę. Coś mi to jakoś nie daje spokoju. Cały czas, słuchajcie, odnoszę wrażenie, że tu gdzieś jeszcze coś jest. Nie wiem skąd to wrażenie, no ale... ale... chyba nie ma. Dobra. Lecimy w dół. Dobra. To było tu? No, czekajcie, gdzie to było? Obok, w tym młynie. Nie we młynie, tylko obok młyna. O, tutaj to było. Dobra. No to zagrajmy. Kulka syreny, jest. Dobra. Dobra. O, tak, 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 tak. Kulka, dobra, dobra, dobra. Dobra.
Powolutku, powolutku. Dobra. W tamtą stronę. Spokojnie, spokojnie. Dobra. Oj, oj, oj! Nie, dobrze poleciała. Dobra, dobra, dobra. Czekajcie. Gdzie ona... Tutaj z tej pozycji nie widać. Ona tu jest. Czekajcie, jak to zrobić, żeby ona mi się... Teraz jej nie widzę. Mogę... obrócić, ale z tej perspektywy też jej nie widzę. Tym bardziej jej nie widać z tej perspektywy. Z tej też nie widać. No i jak ja mam ją dalej przeprowadzić? Jak ja jej nie widzę. O. Leci, 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 leci chyba. Dobra. Dobra. O, widzę, widzę, toczy się, dobra. Dobra, 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 dobra. Już niedaleko zostało. Dobra. Dobra, i jest. Pięknie, konfetti. Szmaragdowa czaszka. Piękna czaszka. No to mamy, skarb już jest zdobyty. Zobaczmy na mapkę jeszcze. Dobra. Dobra, no to w takim razie co? Wracamy do naszego handlarza z suwenirami. Bo to już zostało zdobyte. Tu jeszcze pamiętam był ten... Te kuraki były gdzieś, słuchajcie. Pamiętacie kuraki? Nie mogliśmy się do kuraków dostać. Już widzę, gdzie one są. Tu są. Za tym, tym. O. Tu były chyba. Czekajcie. Chyba bardziej z tej strony. Tak, tutaj. O. No i mamy. Dobra. Chodźcie, kuraczki. Chodźcie, tylko nie ucieknijcie mi. O, ucieka. Dobra. Mamy. F. Jeszcze jeden. Gdzieś. Jest. No. Dobra. Jest, drób. Mamy. Tutaj mamy kibelek. Tu coś wskazuje nam strzałeczka. Co nam wskazuje strzałeczka? Żółty kwarc. A, tu jest żółty kwarc. Dobra, bierzemy. Dziękuję strzałeczko za wskazanie. Czy w kibelku coś jest tym razem? Czy kibelek jest pusty? Kibelek jest pusty, ale tu jest jakaś drabina, patrzcie. Wyjdźmy sobie tą drabiną w górę. Nie wiem, co tam jest, ale zaraz się dowiemy. A, tu jest dróżka jakaś. No to przejdźmy. O, patrzcie, jakiś kuferek. Otwieramy. Co to jest? Rubin o barwie gołębiej krwi. O kurczę. Zobaczmy. Do połączenia. Patrzcie, do połączenia to jest. Połącz. Chyba z naszyjnikiem to będzie, wiecie.
Tak. Ale nadal już czegoś w nim brakuje. No dobra, to połączmy sobie. Tu jeszcze musimy coś znaleźć. Coś musimy tu znaleźć jeszcze do tego. Już mamy część, ale jeszcze czegoś nam brakuje. Czaszka. Jednego elementu jakiegoś. Żółty kwarc. Nie da się połączyć. Myślałem, że może kwarc da się połączyć, ale nie. To już nie możemy więcej nic połączyć. No, dobra. Dobra, dobra, dobra. Mamy w takim razie to. Skoczmy sobie z dachu. Fajnie, że udało się to zdobyć. No i wróćmy jednak do handlarza, bo tu już chyba nie ma co. Tu już chyba nie ma co. Ja sobie pójdę tędy na skróty. O. Tutaj skąd nas ta bestia zaatakowała. Właśnie. No dobra, otwórzmy ten sklep. Dobra, to sprzedajmy. Kryształowe skrzydło, no też sprzedajmy, bo na co nam? Kryształowa bestia 20 tysięcy, ładna cena. Szmaragdowa czaszka 20 tysięcy, ładna cena. Apteczek oczywiście nie sprzedajemy. Amunicji do pistoletu jak najbardziej tak, do strzelby jak najbardziej tak. Do snajpiaka jak najbardziej tak, pocisków nie. Amunicję do mini... do magnuma. No sprzedajmy, no bo na co nam? Tutaj te rzeczy zostawmy sobie na razie. Dobra. Zatwierdzamy. Sprzedać. I przejdźmy sobie teraz do kuchni. Nie, no na razie nie chcę twoich nowych towarów żadnych. Tutaj mamy możliwość jeszcze... Właśnie. Gotujemy. Here it is. Please join me. Mitietej w trzech smakach. I to są, słuchajcie, podobno oryginalne rumuńskie potrawy. Jakby ktoś nie wiedział. Ja również. Dobra, czekajcie. No wiem, wiem, wiem. Tutaj nie mam nic i tu nie mam nic. No jeszcze nam trochę zostało do zebrania, słuchajcie, rzeczy. I've gotten some new stock. Wiem, no już mówiłeś. Dobra, czekaj, będzie. Tu jest siła ognia za 48 tysięcy 1900, pozycja numer 2. A tu mamy, no tutaj mamy lepszą tą siłę. 140 tysięcy jeszcze potrzebowałbym, to bym miał kolejno. Nic, nie wiem właśnie co to, słuchajcie. Strzelba, znaczy ta strzelba nam jest potrzebna. Dobra, M1897 handlujemy. To nam tylko w sumie miejsce zajmuje, a tak będziemy mieli parę złotych więcej. Mamy i tak dosyć potrzebne, ale po prostu, no, na razie się pozbędziemy. Tego na pewno nie, tego też nie, tego też nie i ta armata niech też zostanie, ona jest dosyć dużo warta, patrzcie, 209 tysięcy. I've procured some new items for you, Mr. Winters. No dobrze, pokaż co ty masz nowego. No to co miałeś, już bez przesady, no Duke. Ja wiem, że ty chcesz handlować, ale mi tutaj... Ale mi trochę zamydlasz tutaj, no. Dobra, weźmy sobie jeszcze mapkę, bo nie mieliśmy... Tutaj mamy kozę, patrzcie. Możemy ją upolować. Tak, patrzę, co jeszcze nam tutaj zostało na mapie do zgarnięcia. Tutaj mamy do przejścia jeszcze gdzieś coś. No dobra, chodźmy w takim razie do kozy tutaj tej. No to lecimy.
Ostrożnie. Patrzcie, jakie fajne słońce, takie już żółte. Przebłyskuje gdzieś tam przez korony drzew. Ojejku, jaki tu fajny klimat jest. Jest, patrzcie, baran. To nie jest koza, tylko baran jakiś. Rose czeka na ciebie. Mięso. Dobra, podniesione mięso. O, druga koza, patrzcie. Pyk. Mięso, fajnie. Czy to jest stąd wszystko? Czy to jest stąd wszystko? Tutaj może już możemy wejść? A nie, tutaj żeśmy to zabrali, tą tabliczkę łamaną. Dobra, dobra. No dobra, wróćmy w takim razie może do handlarza. Niech on może coś nam przygotuje do jedzonka. Zobaczymy, czy to mięso, które nam upolowaliśmy... To mięso, które żeśmy upolowali, na coś nam się przyda. Może tak, może nie, nie wiem. No, niewiele powiem wam tutaj, no... Czekajcie. No nic niestety nie da się jeszcze z tego upichcić tak naprawdę. Niestety nie posiadamy drobiu w takiej ilości, w jakiej by nam się przydało. No nic, musimy jeszcze tutaj... Niestety musimy jeszcze tutaj, słuchajcie, coś... czekajcie, mięso jeszcze, no to mięso byśmy gdzieś zostawili do czegoś, nie wiem do czego. Tu już jest mięso pełne. Tu możemy zostawić, dobra. No bo nie ma sensu, żebyśmy to nosili ze sobą, ja nie lubię. Jeżeli mam jakiś towar, który mi darmo tylko zajmuje miejsce w ekwipunku, no to bez sensu. Troszeczkę poprzestawiajmy może. No i mamy już tutaj trochę, widzicie, wolnego miejsca. No dobra. Dobra. No to lecimy, tylko teraz tak, czekajcie. Gdzie my se pójdziemy? Ja już chyba wiem, gdzie my se pójdziemy. Tam, pamiętam, był... cofniemy się trochę do tyłu, bo tam przy tym moście zwodzonym właśnie była możliwość użycia korby. O tutaj. I tutaj sobie tą korbę wykorzystamy. O. No to kręcimy. Ciężko idzie. O, jest, dobra. No to idziemy dalej. No. Dobra, i to... O, łódeczka. Super. Tu słońce nam to oświetla. No to wskakujemy. Wsiądź do łódki. Wsiadamy. No i płyniemy. Nie wiem gdzie. Przed siebie. Czekajcie, zerknijmy może na mapę. Aha, czyli my płyniemy teraz sobie tym wąwozem, gdzie żeśmy wcześniej jeszcze tam szli. Patrzcie, tu jest ten most, gdzie myśmy górą szli. No sympatycznie. Dobra, w górę rzeki. O, tu jest jakaś przystań. Podpłyniemy trochę. Dobra, cumujemy. Co my tu jesteśmy w stanie zrobić? O, tutaj mamy jakieś schodki. Dobra, idziemy tutaj najpierw może, co? Ciekawe, czy tu wejdziemy. O, weszliśmy.
mapka jakaś niekompletna, tak jakby. Aha, czyli tu nic nie ma. Mapa nam się dopiero rysuje w momencie, kiedy jesteśmy w danym miejscu. O. Czy my podobnego pomieszczenia już żeśmy gdzieś nie mieli, na przykład w zamku? Ach! O, od razu i to się odpaliło. To się odpaliło, no i pięknie. O. O, masz! Dobra. O, nic nam nie dał. A, to wiśnia. Dobra. O, kolejny. Ten też pewnie nic nie da. No, jakbym nie zgadł. Dobra, chodźmy tutaj. Co, znowu kolejny? O, ho, 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 ho. Czy wyście to widzieli? Ile pieniędzy? Oj, nie. Nie naładowany miałem, sorry. O! Tu jest zamknięte. O, tu mamy coś, czekajcie. Amunicję do snajpiaka. O, kolejny. Delikwent. Czekajcie, musimy to jakoś zapalić, odpalić. Pewnie jak to odpalę, to dopiero mi się te drzwi otworzą, jak znam życie. Czy kolejny idzie? O. Kolejny idzie. O kurde, podpalił się, patrzcie. Ale motyw. Czekajcie. A jakbyśmy go tutaj ściągnęli? Czy on tutaj dojdzie? On by nam może o to podpalił. No chodź, 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 chodź. O, widzicie. Tego nam było trzeba. Jaki patent? No i teraz można go zlikwidować. Tu się zapaliło i tu się otworzyło. No pięknie. Statuetka złotej damy, cokolwiek by to nie było, bierzemy. Mam nadzieję, że będzie dużo warta. Jakieś obrazy, ale tu nic nie możemy zrobić. O, tutaj mamy amunicję. Dobra, podnosimy oczywiście. Tu nie ma nic. No nic, zobaczmy. Aha, czyli tu już żeśmy wszystko wzięli. No dobra. Tutaj mamy coś. Tu jest handlarz? Jak tutaj... Jakoś to dziwnie ta mapa narysowana. Może on jest tutaj poza... No nic, zobaczymy zaraz. Czyli tu już jest wszystko zwiedzone. A tutaj stąd co one wyłaziły? Nie da się wejść. Nie da się wejść. No dobra. W takim razie wracamy. Tu jest nasza łódka. Tu jest kolejny most zwodzony. Dobra, opuśćmy go. O, ciężko idzie. Udało się. Dobra.
Zabieraj korbę, idziemy. Przeładujmy. Bo tu coś nas pewnie zaraz zaskoczy, jak znam życie. Zacznijmy od tej strony. O, co jest? Nie mogę wejść. No nie mogę wejść, ale numer. Dlaczego? A, myśmy tu już byli, słuchajcie. Chyba już mniej więcej kojarzę to miejsce. Tak, tutaj była maszyna do pisania, dokładnie. Tak, to jest miejsce już... To po co nas tutaj gra ściągnęła? Tu mamy jakiś... zamówiony przedmiot. Czyli to, co żeśmy tam wtedy wzięli. Tu nie możemy się do tego dostać, do tej szkatułki. Tu mamy różne jakieś przedmioty. No tak, to już jest zinwigilowane. Ale może tutaj będziemy mogli przejść? Też nie? Też nie. O nie, no. Słabo. Słabo. No to po co nas tutaj ta gra ściągnęła? Jakoś nie do końca to rozumiem. Skoro tutaj oprócz tego nic nie możemy więcej zrobić. Po co ten most zwodzony? Nie do końca to rozumiem. No bo on tak trochę bez sensu. No po co myśmy tutaj poszli? Po to, żeby co? Nie móc przejść dalej? No nic, wsiadamy w łódkę w takim razie. Wskakujemy. Odpalamy. I płyniemy z powrotem, no bo co więcej nam zostaje? Tam dalej się już nie dało. A. To była to nasza przystań, ale jest dalej możliwość. Oj, coś mi się słabo tym kieruje. O, mamy kolejną przystań, dobra. Podpłyńmy tutaj. Zacumujmy. Od razu widzę, łódka się odwraca. No i zacznijmy może z tej strony tym razem. Gdzieś możemy wejść? Możemy. Gdzieś w skale jakieś coś. Wąsko tutaj, ledwo się przeciskam. Kurde, patrzcie. To jest jakaś jaskinia w skale wydrążona, bo tu są korzenie drzew. Ho, ho, ho. Głęboko, bo tutaj nawet światło nie... A to co się dzieje? Dobra. Tu widzę, są suweniry. Pociski różnego typu, miny. No, zaraz będziemy mieli walkę, czuję. Antyczna moneta. A to co to jest? W870, tak, chwyt przedni. Gdzie to jest? Amunicja. To. Załóż modyfikację. I od razu nam się miejsce zwolniło. O. No dobra. Niech będzie. Tu komputer jakiś, zobaczmy. Sekwencjonowanie DNA zakończone 99,95 zgodności z mutogrzybnią z Dalwej. Według naszych przypuszczeń odstępstwo
o 0,05 może być odpowiedzialnym przemianem wprowadzonym przez czynnik ludzki, co by znaczyło, że prawdopodobnie jest to jej źródło potrzebne dalsze śledztwo, by ustalić w jakiś sposób i tak dalej. Klinik, żeby wyciągnąć od samą wioskę, biorąc pod uwagę incydentom Wakerów na sieci, no tym, że mi są sieci. Jeśli ta sieć jest połączona z tym miejscem, to można założyć, że tam jest, kurczę. Szybka Miranda, dobra. Tu jest jakaś radiostacja, ale niestety nieczynna. Nieczynna radiostacja jest. No to słabo. Zobaczmy na mapkę. Aha, czyli to jest czyste. Już to wszystko żeśmy wyczyścili. Kurde. O kurde. O, wiedziałem, że tak będzie. Wiedziałem, że tak będzie. Tyle? A to nas nie atakuje jakoś, czy jak to jest? Nie no, mina nie. O tym spróbujemy zaatakować, patrzcie. A? Przełączmy może na inną amunicję, słuchajcie. A jak to się przełącza? Nie bardzo wiem, jak to się przełącza. Bo tu mogę sobie... Ale to cały czas mam tą, a tu jeszcze jest ta u góry, widzicie? Czymś się to przełącza, ale nie bardzo wiem, czym. E? Nie. Niby F, ale... Ale nie mogę tym F-em również tego przełączyć. Może się nie da, może nie mamy, może czegoś brakuje nam, nie wiem. Nie działa żadna kombinacja na przełączanie. No dobra. Wróćmy do naszego... Do naszej ulubionej broni. Chodźmy dalej. Aha, czyli tutaj muszę się przecisnąć, bo tutaj dalej nigdzie nie pójdę. Tutaj też nam nic strzelanie w to chyba nie da. Zresztą to nas nie atakuje, więc... Dlatego prawdopodobnie nie da się nic z tym zrobić. No nic, wracamy w takim układzie. To jest jakaś informacja na temat tylko tej grzybni całej. Ale nic poza tym. Tu jest jakaś droga? Nie. Ale tu jest chyba coś, tak? O, widzicie, patrzcie, rybki. Rybki! Jak skaczą fajnie. A? Jest, dobra. Moja. Srebrna rybka, patrzcie. Ryba najwyższej jakości. Widzieliście to? A? Jaki ze mnie, kurczę, wędkarz? O! Nie. Uciekła. Uciekła. Dobra, pływa tutaj. Jest, dobra, fajnie. Czy to już wszystkie rybki? Czy jeszcze jakaś rybka gdzieś tu się kryje? Powoli, 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 popatrzmy. Nie, to ja tylko stoję. Zobaczmy jeszcze mapkę. Nie bardzo wiem. Czy to już wszystko jest tutaj? Czy jeszcze coś jest? Może jeszcze popatrzmy, słuchajcie, czy gdzieś tutaj nie ma na przykład jakiegoś diamentu, szmaragdu, czy czegokolwiek w tym stylu. Bo czasami w takich miejscach, jak żeście pewnie już zauważyli, potrafi coś fajnego się kryć. Tym razem chyba tu nic nie ma, ale... Ale lepiej na spokojnie się rozejrzeć.
No, wydaje mi się, że to już nic tu nie ma. Jeszcze popatrzmy. Czasami pod innym kątem trzeba spojrzeć z innego miejsca, żeby pewne rzeczy dostrzec. Nie zawsze wszystko jest tak, no, jak na dłoni podane, no. No nie ma tu chyba więcej nic już. Zobaczmy jeszcze na mapkę, spójrzmy. No chyba więcej tutaj już nic nie odnajdziemy, słuchajcie. Dobra, wsiadamy do łódki i wracamy, no bo co nam innego zostaje. Tutaj już dalej nie pojedziemy. Także wracamy. Wracamy. A! A czekajcie, jeszcze tam pojedźmy, popłyńmy może prosto, ale tam już chyba nic nie było. Tam żeśmy dopłynęli do końca tak naprawdę naszej wędrówki. I tam już dalej chyba nic nie było. O ile dobrze sobie przypominam. Tak, tu już więcej się nic nie dało zrobić. Tu już nam... To jest ten zamek, do którego żeśmy nie mogli wejść. No. Dokładnie. Kurczę, no szkoda, że tam się nie... Jakaś dziwna sytuacja, że tutaj... Ten most, słuchajcie, mnie zastanawia, dlaczego ten most żeśmy mogli opuścić, a tam dalej nie możemy nigdzie przejść. Nie rozumiem tego do końca. Jak to działa? Bo jeżeli twórcy zrobili ten most opuszczany, no to po coś go zrobili, tak? A jeżeli nie możemy tam przejść, to takie no... nieco dziwne. Dobra, tutaj zacumujmy. No i tyle chyba. Wracamy do handlarza, no bo co innego nam zostaje? Tutaj coś nie. Się wydawało, że tu coś było, ale chyba nie. Chyba nie. Jeszcze tak się rozglądam, czy przypadkiem gdzieś coś nie ominęliśmy, ale nie. Tu już przestała być interakcja. Tutaj mieliśmy znajdźkę jedną. Z tego co pamiętam, w tej chwili już tu nic nie ma. No dobra. Wracamy do handlarza. Może jeszcze sobie... Nie wiem, zajrzyjmy. Powiem, że tutaj były niektóre rzeczy. Ale to chyba było jednokrotnego, coś mi się wydaje, wzięcia. Czasami jest właśnie tak, że one się odradzają, jak żeście też pewnie zauważyli, ale chyba nie tym razem. No. Tu w tej chwili już nic nie ma. Pusto. Pusto. No dobra, wracamy do Duke'a. I choose something for you. Nie, nie, dziękuję, ja sam wybiorę. Monetę sprzedamy, statuetkę sprzedamy. Amunicję oczywiście też. Tutaj też, do strzelby też, do snajpiaka też. Pocisków? Nie, 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 nie. Broni na razie żadnej sprzedawać nie będziemy. Naszyjnika kompletnego również nie, bo to nie ma sensu. No dobra, potwierdzamy w takim razie to, co mamy do sprzedania. 30 tysięcy. Sprzedać, sprzedać. Wiem o tym. Wiem. 138 tysięcy, słuchajcie, mamy. A jak tam było? No brakuje trochę, brakuje. Słuchajcie, kurczę, tu 140, a mam 138. No nie.
Już niewiele nam brakuje, bo chciałem ulepszyć właśnie tą siłę ognia tutaj w tej spluwie, no ale niestety, jeszcze nam odrobinę brakuje. Natomiast co my tu możemy zrobić? Tutaj możemy, słuchajcie... To możemy... Don't let up yet. Wiem. O tak, zrobimy. Sorry, że ja nie mogę tego przełączyć. Posiadam 0, pozostało 4 z 6. Tu mamy 0, tu mamy 0. Myślałem, że już możemy coś sobie ugotować, ale widzę, że jeszcze chyba niekoniecznie. Dobra. Wiem. Co z tych zasobów on tutaj jeszcze ma? Przejrzyjmy nowego, tak się chwali. Ale nic chyba nie ma. Nic nowego, ciekawego nie ma. No, nie rób mi smaku. Smaka nam narobi i będzie dopiero. No dobra, tutaj już z tym chyba nic nie nakombinujemy się. Myślę, że na tym odcinek ten... No na pewno. Myślę, że na tym odcinek, słuchajcie, zakończymy ten dzisiejszy. Także w dalszą wędrówkę wybierzemy się już w następnym. To tyle ode mnie. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się i do kolejnego spotkania. Przypominam o subskrypcji, lajkowaniu lub unlajkowaniu i komentowaniu. Dzięki, trzymajcie się, cześć!